Siemano YouTube, Bernard ze Snakebarn. Witam Was w niedzielnym odcinku. Dzisiaj, jak już pewnie wiecie po miniaturce, porównamy sobie dwa bardzo wyjątkowe i bardzo ikoniczne węże. Ale dodatkowo mam też dla Was mega niespodziankę. Zostańcie ze mną. Cieszący się mega popularnością, chyba najliczniej występujący w hodowlach wąż. Właściciel przesłodkiego pyszczka. I jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość jego miłośników i liczbę występowania w hodowlach, zdecydowanie możemy go nazwać królem węży. Czy może na swoim tronie czuć się zagrożony? Ale czy rzadszy w hodowlach, bardziej wymagający i bardziej agresywny pyton zielony tak łatwo ustąpi miejsca swojemu dalekiemu kuzynowi? Myślę, że ten film pomoże Wam to ustalić. Ale zanim przejdziemy dalej, jedna bardzo ważna sprawa. 25 marca w Rybniku odbywa się jedna z najstarszych giełd terrorystycznych. A co do wspomnianej niespodzianki, będzie ze mną na stoliku ta oto piękna pani. Wezmę ją specjalnie dla Was. Jest to samica Burumbala, która naprawdę oszołomiła cały świat terrorystyki. Jest to samica, której nigdy nie brałem na żadne targi. Jest to samica, która już w zasadzie po wyjściu z jajek okazała się moim pierwszym holdbackiem. Jest to samica, którą właśnie 25 marca będziecie mogli podziwiać na giełdzie w Rybniku. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Nie przegapcie tej okazji, bo uwierzcie mi, ona się prędko nie pojawi. Jeżeli pojawi się w ogóle, bo jest to dziewczyna, która tym razem przejedzie się ze mną. Będziecie mogli się jej przyjrzeć, zobaczyć i przypatrzeć się z bliska i na żywo tym zjawiskowym zwierzakom. Także nie zapomnijcie, 25 marca, Rybnik, ja i mój przekochany Burumbal będziemy tam specjalnie dla Was. Pochodzący z Afryki i jeden z mniej wymagających gadzich pupili został odczarowany przez wielu amerykańskich hodowców, którzy zaczęli głośno i jawnie mówić na różnych socialach o jego potrzebach, o tym, jak go hodować i jak rozmnażać. Wąż, który zachwyca różnorodnością odmian barwnych. A sama opieka sprawia, że zarówno mniej doświadczeni, jak i ci bardziej profesjonalni mogą z tym zwierzakiem odnaleźć wspólny język, popracować i naprawdę się pocieszyć. Dusiciel, który bardzo rzadko przejawia agresję. Oczywiście od każdej reguły zdarzają się pewne wyjątki. Ale zwierzak, moim zdaniem, dla każdego. Dla osoby, która chce mieć jednego czy dwa, ale także dla osób bardziej wymagających, które chcą pobawić się w zabawę kolorami i wzorami. Wszystko to sprawia, że pyton królewski naprawdę zajmuje, moim zdaniem, pierwsze miejsce w rankingach popularności węży. A jego rozmnażanie naprawdę nie jest fizyką kwantową. Tak szczerze, kupując sobie parę, poczekając, aż osiągnie ona dojrzałość płciową, bez większych problemów będziecie w stanie doprowadzić do kopulacji, wyinkubować jaja. Dlatego jest to zwierzak, który tak ochoczo na wszelakiego rodzaju forach i różnych innych źródłach wiedzy jest polecany jako wąż dla początkujących. W ogólnej ocenie zwierzak, który sprawia, że każdy, naprawdę każdy, posiadając pytona królewskiego, będzie miał z tego wielką frajdę. I jeżeli nawet moja ukochana Karolinka się ich nie boi, to uwierzcie mi, naprawdę, jest to wąż dla każdego.
Hej, nie zapomnij wyrazić swojej opinii o tym filmie. Czy to w komentarzu, czy klikając łapkę w górę lub w dół. Twoja ocena naprawdę się liczy. Występujący w Nowej Gwinei i na otaczających ją wyspach należących do Indonezji i Australii, który na swoje siedliska wybrał lasy deszczowe, owiany jest wielkim mistycyzmem, tajemnicą. Jest to zwierzak, który przez wielu uważany jest za Graala. Bez wątpienia jest to ikona terrorystyki, bez wątpienia jest to wąż, który na pewno będzie wymagał od Was dużo więcej niż pyton królewski. Jest to wąż, który z racji na swój sposób polowania bardzo często uważany jest za zwierzaka agresywnego. Jak większość nadrzewnych węży dysponuje sporo agresywniejszym temperamentem niż zwierzaki typu pyton królewski czy boa. Gad, którego opieka wymaga od nas troszeczkę więcej wiedzy, trochę więcej informacji i też podejścia. Zwierzak, którego na pewno nie weźmiemy sobie w łatwy sposób na ręce. Zwierzak, który ma swoje dolegliwości. W pewnym momencie w hodowlach zdziesiątkowany przez panującego wirusa. W tym momencie cała sytuacja jest troszeczkę bardziej ustabilizowana. Jest to wąż, który owiany jest sporą tajemnicą i mistycyzmem. Hodowcy, którzy z powodzeniem go mnożą, nie dzielą się wiedzą tak łatwo, jak robią to hodowcy pytonów królewskich. Dlatego informacji na ten temat jest naprawdę niewiele. I tutaj, nawet jeżeli mamy chęć pobawienia się w hodowlę, musimy dotrzeć do źródeł, które nie są dostępne w tak łatwy sposób, jak informacje o pytonach królewskich. Bez wątpienia jest to ikona terrorystyki. Zdjęcie wiszącego na gałęzi pytona zielonego jest ikoną. Większość moich znajomych, którzy nie siedzą w terrorystyce, traktują pytona zielonego jako ikonę. Jest to zwierzak, który przykuwa uwagę. Jego kolorystyka sprawia, że jest to zwierzak mega rozpoznawalny. Co do rozmnażania tych węży, nie jest ono łatwe. Sam osobiście kilkanaście lat temu udało mi się doprowadzić samicę do złożenia jajek. Było to już naprawdę dla mnie wielkim sukcesem, jednakże moje szczęście zweryfikowała inkubacja tych jaj, ponieważ w trakcie inkubacji, gdzie inkubowałem je w zasadzie tak samo, jak inkubuję jaja pytonów królewskich, niestety wszystkie jaja padły. Wykluł się jeden młodziak, który też bardzo szybko padł. Kwestia rozkarmiania młodziaków, kwestia sprawdzania ich płci, dalej owiana jest tajemnicą. I może dlatego, że hodowców tych węży, którzy regularnie je mnożą, jest niewielu i nie chcą oni w swoich szeregach nowicjuszy, dostęp do informacji tych węży jest naprawdę owiany pewnym mistycyzmem. Ale uwierzcie mi, piękny zwierzak, naprawdę rewelacyjny, który sam w sobie jest czymś cudownym. Nie potrzebuje wielu odmian barwnych, które już się pojawiają na rynku, ale ten kolor zielony w różnych odcieniach, z różną ilością niebieskiego, z różną ilością żółtego i tak jest sam w sobie przepiękny. Zwróćcie uwagę na ten pysk. No jest po prostu obłędny. W ogólnej ocenie na bank przegrywa z pytonem królewskim, jednakże uwierzcie mi, nie znam hodowcy pytonów królewskich, który w swojej karierze nie pomyślał o tym, żeby chociaż dla samego fanu z posiadania mieć w swojej kolekcji pytona zielonego. Ja sam sobie obiecałem kilka lat temu, że co roku do mojej kolekcji trafi jeden pyton zielony. Niestety nie udało mi się tego ogarnąć, więc w tym roku dobrze by było, żebym kupił ich 10. A może? Pamiętajcie też, że do Waszej dyspozycji jest sklep Jungle Barn, który otworzyliśmy razem z Adim z Księgi Dżungli. Znajdziecie na nim niezbędne rzeczy do hodowli zwierząt egzotycznych, ale także macie pełne wsparcie dla bardziej popularnych pupili. Wszystkie informacje i link macie w opisie tego filmu. Nie był to film opisujący te dwa różne gatunki, był to film pokazujący różnice między nimi. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Tutaj macie film i historię pytona zielonego,
którego widzieliście przed chwilą na moich rękach. Tutaj macie film, który poleca Wam YouTube. Tyle ode mnie, życzę Wam miłej niedzieli. Pamiętajcie, widzimy się w środę.